I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód rycerzy Gotham. Teraz patrzę, że oni w menu nie zasłaniam, nie zasłaniam. Oni w menu mają chyba ten strój, który im tam po drodze zawsze odblokujemy w trakcie naszych zabaw. No i dzisiaj znów lecimy jak ostatnio. A muszę siebie wyłączyć tylko. Lecimy tak jak ostatnio z tymi misjami pobocznymi fabularnymi Harley Quinn. Teraz by nam wpadała i podobne zasady jak z Freezerem, więc zobaczymy, do czego nas to doprowadzi, jaki poziom osiągniemy, jakie problemy tu się pojawią. Ja nie dusiłem klawiatury, wyłącz. Nie, dobra. Więc wskakujemy do gry. Zastanawiam się tylko, czy nie wrócić i nie wskoczyć w strój. A nie, bo my jeszcze nie mamy rycerstwa u Robina, no. Co za bieda. Myślałem, że pojawi nam się gdzieś... My jesteśmy... To może Batgirl polatamy. Lovely to see you again, Miss Gordon. No, lovely, lovely. Myślałem, love me tender, tak? Myślałem, że po drodze gdzieś uda nam się jakiś odcinek zaliczyć. Ale ostatecznie Resident wskoczył. Jeszcze z plagi tam trochę się też tam te sprawy różne rozjechały. No i trzeba było z tym polatać. Ale nie ma tego złego. Wracamy do Harley. I może dziewczyny się dogadają. O! But now, I'm free. You can be too. Guys, come check this out. Dick, it's upside down. I got it. Harley's an actual shrink. Why is she selling healing bracelets, supplements? What the hell's a free glow egg? Who would even buy that crap? She knows the stuff doesn't work. So what's her angle? Most Gothamites will see her be involved in one or more violent crimes a month. You know, statistically speaking. What's that got to do with anything? She's selling them hope. Oh, crap. Come to the Monarch Theater tonight. I've got an explosive announcement just for you. She definitely means explosive literally. Chłopaki z baraków, ale gdzie tam, no, to tak wysoko te baraki umieszczone? To, tak to byśmy chcieliby mieszkać? Znaczy taki lofcik to ja bym chętnie ogarnął, jaki oni mają. Lofcik to się nazywa? Chyba tak, no. Co do rezydenta, to tak, widać koniec. Nawet bardzo mocne, bo już w kolejnym odcinku, który jest gotowy. Belfry, do you have this? Znajdź wolność. Oj. Whatever she's up to, this is gonna be bad. I co w tej tylnej alejce? Świrusy tylko? Czyli co, świrusy są od naszej Dr. Queen? Ciekawa sprawa. Tak, sam zostałeś? Aj, nie sam, nie sam, nie sam. Uciekaj, uciekaj! Zdecydowanie za długo się bawią. A już wszyscy wiedzą o nas. No to... Wjeżdżamy, chociaż nie wiem, czy przebrałem naszą koleżankę na taki najmocniejszy poziom. No nic, najwyżej dopalimy jakieś dodatkowe moce. Czemu tak późno? No właśnie przez ten finał Residenta, żeby był gotowy. Taki był plan. Ale ładnie stuka o tę blachę. No, ładny dźwięk. Jak na złomie, jak na złomie. O, jeszcze przymrożony był przez chwilę. Oj. O! To nasze takie czerwone ślady. A, no tak, bo my mamy ogniste tomfy i inne tam sprawy. Tak to wygląda. Zero problemu. Czyli jutro... Tak, tak. I to nawet całkiem szybko mi się wydaje, że wskoczy. Ale finał jest fajny. Ogólnie Resident jest fajny. Old actors never tell their secrets.
co prawda z perspektywy naszej serii to tak rozkręca się od trzeciego odcinka. A więc jak ktoś dotrwał do trzeciego odcinka Residenta, to później się już zaczyna robić naprawdę fajnie. Polecam. Jest dużo akcji, dużo takich miejsc, gdzie można się przestraszyć. Trochę żałuję, że nie było opcji na pulsometr, ale bo tam... Chyba w tym odcinku, który wskoczył dziś wieczorem, to jeden z rekordów takich pulsowych był. To już tam było blisko. Co to ta gra? Nie słyszę nic dobrego. Ma dobre misje fabularne, cutscenki. Czyli coś się znajdzie. Ale taki przyjemniaczek, zapychaczek, o. List opisujący problemy z finansowaniem teatru po pożarze. A to jest finansowane? To wygląda jakby to już porzucone dawno temu. Batman. Dad loved the Batman musical. The outfits were ridiculous. Mają te. Jakie robaczki ładne. Uciekły. Ale takie duże. Takie, co już nawet imieniem by można było je nazwać. Mimka by je polubiła. O! Mamy być po cichu, czy coś? A unikaj obrażeń tylko. Is this really what they do when they're bored? Whatever. I'm the thing that stalks the night. That ain't the line. I'm the bat that sucks the fun out of Gotham. That's what you sound like. No, oh, come on, man. No znów? Nie, już myślałem, że nas zobaczyli. Uciekaj! Nie widać trupa. Uciekaj! Za darmo to za wysoka cena. Znaczy, to też zależy pewnie na czym grane, bo słyszałem, że na konsolach to działa strasznie ta gra. Zresztą na PC tak też różnie bywa. Ale tak, ja wiem, graliśmy w Watch Dogs'y. Bawiłem się podobnie, a może tak. Czyli warto siąść od trzeciego odcinka. Znaczy, początek historii też warto zobaczyć w Residencie, no bo inaczej to nie będzie wiadomo co się działo. Nie wiem, o co chodzi, ale tak z perspektywy... Drugi odcinek można sobie odpuścić. O, tak bym to powiedział. Drugi odcinek w Rezydencie można było odpuścić. O! Pokonaj świrusów. Dobra. Lepiej się męczyć z grindem w tej grze niż cokolwiek odpierania bajt. Rezydencie, znaczy w naszej serii są polskie napisy, ogólnie nie dali polskich napisów, nie? Kapką jakoś się obraził na nas, nie? To. What's this? Belfry, wasn't there a B&E at Daggett Labs recently? There was a break-in the other night. It was Harley. Almost anything from a pharmaceutical company could be a problem in Harley's hands. Kolejni? Chodź! Aj, może trzeba było wszystkich wpuścić. Alex 2 na 100%. No, to by można było zrobić jako wyzwanie. Ale w sumie czasem zastanawia mnie, skąd się bierze coś takiego, że mamy dwie bardzo zbliżone gry. But I've got more empty crates from Daggett. All right, stay in touch. Mamy dwie bardzo zbliżone gry i jedna jednak jest taka, że o, całkiem niezła, druga jest, że lepiej do tego nie podchodzić. Bo tak mówię, no, ja to mam podobne odczucia jak Watch Dogs Legion, z tą różnicą, że tu jest ciekawie prowadzona fabuła, w Watch Dogsach było trochę ciekawiej na mieście, bo to jednak można było tam sobie pojeździć, to strzelanie chyba dawało też nieco więcej satysfakcji, czy hakowanie, ale... Jakby wziąć to tak jako całokształt, co że w Watch Dogsach to tam było tylko kilka fragmentów, które fabularnie mi się mega podobały, jak Smart Mamusia. A reszta to było takie, byle dalej, no to już.
postawiłbym te gry obok siebie. A z tego co pamiętam, to raczej ludzie byli na tak wobec Watch Dogsów, tych nowych. Było dwójka Watch Dogsów, to był majstersztyk. Znaczy może majstersztyk za dużo powiedziane, ale bardzo fajne. Zmyć się świrosa świętra. Getting close now. Why ain't there anything worth stealing here? Źle stanąłem, ale tak nas wykryją, to przynajmniej szybciej pójdziemy z misją. To teraz nie wiem, czy ta osoba tu pod tą szafą. To nie jest szafa. Pod tym część, pod tymi wieszakami nas nie wykryje. Jak nowy GeForce się sprawuje? Bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Tak mówiłem, te cewki trochę doszły do takiego normalnego poziomu, że już nie martwią, że przy zamkniętej obudowie to ich prawie że nie słychać. I to jak są pod obciążeniem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa na poprawę. A tak prócz tego, to ciężko mi cokolwiek tej karcie zarzucić. No, gra, ta najlepsza gra tej jesieni, czyli Gotham Knights, działa w 60 klatkach. No, więc tak, ja jestem zadowolony. Wiadomo, że boli trochę ta myśl, że za 2 lata wychodzi coś lepszego, ale... A 2 lata niestety szybko mijają. Ale z drugiej strony cieszę się, że to tak trafiło na ten czas premier i w ogóle, że mieliśmy jakieś premiery, które były w stanie wykorzystać kartę, bo jak ostatnio wychodziły 3080, to tam co, tam Cyberpunk wychodził i to też z problemami szło ją wtedy załatwić. I z problemami sam Cyberpunk działał ostatecznie na tych kartach. Nawet jak ktoś się wtedy na 3090 szarpnął, to wychodziło na to, że tam cyberek 60 klatek nie zaliczy przy ray tracingu. No to jest, w sensie, jak odpalone full, wszystko dosłownie. Recenzje nie są przychylne? Nie, no bardzo specyficzny tytuł, ale myślę, że można wziąć na Steamie i ewentualnie 2 godziny na zwrot są, bo... Tak jak się spotykałem, to jest wiele osób, które lubi ten tytuł, wiele osób, które nie lubi. Ja jestem gdzieś po środku, tak jak mówiłem, w zależności jaka część gry, co robimy w niej. Grind mi się nie podoba, fabuła mi się podoba. Chyba już się bardziej w skrócie nie da. Ciche powalenia, o. W sumie najzabawniejsze jest to, że gdzieś pierwotnie zakładałem, że Batmana nie będziemy robić serii, bo wychodziłem z założenia, że to będzie słaba gra i w sumie to, co miałem takie przeczucia po tym, co gdzieś tam czytałem z zapowiedzi i tak dalej, to one się sprawdziły w 100% z tym, co teraz recenzenci, czy wiele osób mówi, tak, że a taki no mocny średniaczek, nawet poniżej średniaczka. A jak odpaliłem grę, może przez to, że się tak nastawiłem negatywnie do niej, jak odpaliłem grę, to ja tam... biega mi się przyjemnie. Ale no, daleko od tego, żeby mówić, że o, warto brać. Już, no, w zależności od osoby, co komu przypasuje. No, szkoda, że do Game Passa nie trafiłem. Myślę, że to byłby idealny tytuł do Game Passa. Oni lubią tam takie właśnie tego typu produkcje, że coś sobie w koopie pobiegają i tak dalej. Tak sobie ten czas mija. I myślę, że to by był świetny tytuł na Game Passa. No ale niestety. Nie. Bo co tam, Plaga trafiła do Game Passa i Scorn. Przechodziłem kodę MW1 tego nowego z 2016 rok. Czy tego nowego już tak przechodziłem? Let's find out what's behind door number one. Co, party?
No, za pełną cenę nie, to bym się chyba nie pchał. To stop me from helping you. What do we say? Don't worry. That's why I made this. This little thing will give you the courage to do what you always wanted to do. An implant that lets you take on the world! That is not good! Don't let her inject you with untested medical equipment! I bet you want to see it in action! Oh, boys! Jakiś nowy? A. Why don't you give him a demonstration? Are you trying to start a new trend? W sensie, że oni mają na ten implant wbić, czy jak? They don't seem to be implanted with anything. Well, that's good news. I hope. Ej, ty miałaś odpalić. Nie ładuj chipa. Miałaś odpalić. Drona. Dobra. Kurczę, jak ten dron będzie tam w blachę walił, to na co nam takie coś? Tu by się świetnie sprawdził ten nasz kolega. O, ładuj w niego. Ten Nightwing by się tu świetnie sprawdził z tą swoją strefą. W stosunku do bossa, którego mieliśmy ostatnio, to jest to pikuś. A co bym zmienił w Batmanie? Znaczy w Gotham, tak? To może tak trzeba spojrzeć na to bardziej. Bym się nastawił bardziej na misję. Nawet fajnie by szło to ten Harley wcisnąć tutaj jako główny wątek, a nie taki poboczny, jak to teraz zrobili, bo to jest bardzo fajnie opowiedziane. I bym sobie odpuścił całkowicie miasto. Chyba poszedłbym w tę stronę takiej bardziej korytarzówki. Ładuj. Będzie ostatni cios? Będzie! No. Poszedłbym bardziej w kierunku korytarzówki z tą fabułą, którą zrobili i... No tylko, że wtedy odpada nam cały koop i duża część tej rozgrywki, którą tu sobie wymyślili, tak? Czyli rozwijanie kilku postaci i tak dalej. Może bym się nawet skupił na jednej postaci, Batmana, aby się wprowadziło czy coś. No bo sama historia jest opowiadana całkiem zgrabnie. I ładnie to wygląda. Wizualnie też, no na pewno optymalizacja co prawda lepiej by się przydała, czytając wiele na ten temat. A my tego koda ogrywaliśmy jedynkę. Tylko, że tą wersję tam to był 2006, czy 2016, czy 2017 rok. Ale to my mieliśmy ograne. Oj! To trzeba było się trzymać. Całości historii. Nie wiem, czy go warto zabijać, bo gorzej jak to przyciągnie kolejne osoby do nas. Dobra, to jest całkiem niezły ruch. A to? Wow, jeszcze Login. To jest dobre. I jeszcze raz. W plecy. Poszedł. A, poszedł niszczyciel. No to proszę, jak uciekli. Dr. Q has an extra strength model. Ahem. Why don't we try this again? A nie, ten coś ma. More. Great. Najgorzej, jak wyjdzie, że na niego ogień nie działa. Tu by się ten dron nam przydał, tylko on za 3 minuty dopiero się pojawi.
Nie mogli robić korytarzówki, patrząc na to, że stary Batman był... Nie był korytarzowy. No może... Jest to jakiś zamysł, ale to można zawsze odejść od formy starego Batmana. To nie musi być cały czas to samo, nie? A przynajmniej mi się wydaje. Ale to poszło. Jak uciekli? Czemu ten uciekł tak połowicznie? Jak ten próbuje nas trafić? Co przygotowałaś dla nas? Dobra. Leży. It helped us get you where you need to be. Isn't that right, Quinners? Belfry, I found the bombs. Initiate Echo Protocol. Jeszcze z kim się bawimy? Pożar. Belfry, is there a way we can remotely disarm these bombs? They appear to be on a closed circuit. You'll have to disarm them manually. No jesteśmy hakerką, to... Czym problem? Pokonałeś wirusów, okej. Rozumiem, że tych bomb będzie więcej. O, no właśnie, tego się bałem. Wracają wspomnienia z naszej pobocznej misji. Sorry, ekipo. Zobaczymy, bo najgorsze jest to, ale to przynajmniej to te bomby w miarę szybko się rozbraja, a nie to co na tej pobocznej, że trzeba było stać przy człowieku i przyjmować ciosy na klatę. Ale lubię ten ogień. Już ich lubię. Może właśnie. Ale chyba mrożenie na nich całkiem nieźle działa. Dużo widać w tych ciemnościach. O nie! No to... Jaka ekipa jest? No to sobie wymyślili. Nie dość, że dwie bomby. To jeszcze dwóch przeciwników. Dobra, na szczęście udało się z tego jak... Ej, jak? Jak? A już myślałem, że jeszcze jedna bomba jest. Poczułem się oszukany przez chwilę. No i właśnie, to jest może ten zarzut wobec tej gry, że no to co widać, że... W którymś momencie wiele rzeczy robi się tu bardzo powtarzalnych. I szkoda, bo... Oj, aktywowano bombę. Odejdź. Bo myślę, że gra by wiele nie straciła, jakbyśmy tutaj teraz z tą ekipą nie musieli walczyć. Chociaż może to też się sprawdza później na koopie, bo my nie graliśmy w koopa. To widziałem pytanie, czy w koopie dochodzą jeszcze jakieś... Czy inaczej, czy można robić razem misje? Nie mam pojęcia, bo nie grałem w koopie. Widziałem na kanale T-Volta, że on chyba z kimś leci. Więc można podejrzeć, jakie tam daje możliwości ten koop. No na pewno to... Dodaje dużo do samej rozgrywki, jak to zazwyczaj w tych grach bywa, że one jak są przeciętne takie do grania ogólnie solo, no to często się ratują w koopie jako taka fajna rozgrywka po godzinach. Dobra, mamy drona. Dobra, tylko żeby nie walił w tego tutaj, no właśnie, w tego nie miał walić. Uee, jak strata. Aktywowano bomby? Ile tego tu jest jeszcze? Dobra, broń nas. A to chyba te same aktywują cały czas. Dobra, możemy zacząć się bić z nimi. Szkoda, że nie przygotowałem może lepszego stroju na te spotkanie. Już się wyłączył? Na co nam ten dron taki?
szybko gasnące. Okej. To tu? Sorry? Zakładam, że jakby wybuchła, to zrobi nam krzywdę, tak? Taka bomba. Grać by zawsze naszych. Wow! Ale tutaj. Dobra kontra wjechała. Dobra, jednego zaraz już nie będzie. Kurczę, tak. A już leży. Udało się. Gdzieś jeszcze jest bomba. Tu. No, nie przyzwyczaję się do tych podwójnych ciosów. Musimy sobie na kimś nabić te białe punkty, bo to zdecydowanie szybciej idzie. Znowu. O! Teraz trzy bomby. Coraz gorzej się robi. Się powoli kończyć z nimi tę bitkę. Ach, znowu to samo. Już tak chyba zostanie. Dobra. Aha. Jakie no. Dobra. I teraz jego pozbyć tarczy. No i ładuj! Ładuj! Raz. O nie, znowu bombę. Mam nadzieję, że z nim na solówce damy radę. Chociaż jak nam odpalą zaraz cztery, to nie wiem, czy starczy czasu. Dobra. Wow! No. Kurczę, mogłoby bić trochę mocniej. Albo mogłem wziąć te kombosa z pięści. To chyba zadaje więcej obrażeń. Ale liczę, że już sobie poradzimy. No właśnie, aktywuję bomby. Słyszę, jak świat się trzęsie. No właśnie. Słyszałem ten jego ruch. Dobra, czas na finał. Spróbujemy wjechać mu może z kombo, jakby udało się go powalić. Ogłuszone? Ogłuszone. Aha, no to świetnie. Ale coś nam odświeżył całe to. Na jakiej zasadzie to działa? O, bo to jednak zadaje fajne obrażenia, jak się zrobi taką seryjkę. Czekaj, zejdź z niego. Jeszcze żyje niestety. Tylko czego, że idzie szarża? A, dobra. Koniec. A co? Najgorszy. Ciekawe, czy aktywowali, bo taki miał być finał, czy aktywowali, bo nie zdążyłem za szybko z tą walką. Ale mamy. Znaczy, jak jest dobrze gra zrobiona do takiego czyszczenia świata. Wiedźmin, kurczę. Można biegać godzinami. Get your free implants from my friendly associates on your way out. Dr. Q has left the building. If you see in this video, it means we're all alive. A bit boring, really. Oh, don't worry. It ain't all bad. I got one last little surprise for you. I got enough for ruining girls' night? I'm not the one who brought bombs, Harley. Są takie gry, gdzie aż się chce biegać i to czyścić, no w Spider-Man, przecież tam uwielbiałem wbić na miasto po to tylko, żeby wyczyścić kolejną dzielnicę i patrzę się na koniec na mapę, czysto.
Wiedźmi tak, ale później wjeżdża Skellige. Nie, no to Skellige to tam... To nie patrzy się na Skellige. Ale pamiętam, że Spider-Man w coś jeszcze takiego graliśmy, że się fajnie czyściło. Bo na przykład czyszczenie zadań w Saints Row ostatnim to była męka. Dobra praca na tych recording masks, Tim. We might actually have a shot at taking these guys down. Dying Light 2 całkiem nieźle, chociaż tam też pewnie, jakby nie seria na kanale, to nie wiem, czy bym wyczyścił wszystko. Przede wszystkim te wyzwania mi tam średnio leżały, zatem nie chciało mi się biegać. Ale też zrobiliśmy. No, w Assassinie różnie, w Odyssey całkiem nieźle się robiło, ale też tam była część zadań, które mogłoby nie być. No Spider-Man chyba jest takim najlepszym przykładem do czyszczenia mapy do zera, bo tak próbuję sobie tutaj coś spojrzeć na te nasze serie. Death Stranding był niezły, ale nie każdemu by to czyszczenie podpasowało. A, no w Cyberpunku też się przyjemnie jeździło, czyściło. No przynajmniej te poboczne. Ja tam nie pamiętam, co tam było jeszcze z aktywności, czy coś tam nam skakiwało. A, mam. Ghost of Tsushima. Tam też się świetnie jeździło po mapie. Gdzieś tam zaglądał się, szukał te znaki zapytania i tak dalej. Więc są gry, które mają to czyszczenie fajnie rozwiązane, ale no... Dobry wieczór. Zobaczmy, co mamy tutaj. Porozmawiaj z Alfredem. Harley wciąż gdzieś tam jest, a to oznacza, że to samo dotyczy ich tych tajemniczych chipów. Ukryć jej działalność, zanim wyrządzi zbyt duże szkody. Dobra, Alfred. Ach, podziwia nasze malowanie. Czekaj, zostaw, bo zepsujesz. Pogadaj. Harley needs to be stopped. She's preying on innocent people, and we still don't even know what she's aiming for. It would seem to me that it's Dr. Q who's causing all this chaos, no? That's what I said. Of course! If we take down Dr. Q's empire, Harley won't be able to hurt anyone else, no matter what she calls herself. Sounds like a sensible plan to me. Thank you, Alfred. Właśnie, no przecież niedługo premiera God of War. Czyszczenie świata w God of War 1. Sama przyjemność, jeszcze ten Mimir, czy jak mu tam było, nam tam gadał cały czas na różne tematy. Gdzieś lataliśmy za tymi krukami ich poszukać i tak dalej, więc no da się. No. Niecałe 2 tygodnie i mamy już swoją drogą God of War. Czekam niecierpliwie. Ghost of Tsushima drugi raz. No tam były ładne widoki, ale właśnie z Cyberpunkiem ja mam tylko taki problem, bo zastanawiałem się o tym, czy God of War na jedynkę na PS2. No. Zastanawiałem się, o 11-18, to może dobrze by było się ubrać jakoś lepiej. Wow, aj, oj, i, o kurka, a bo my mamy tutaj dorzucone, dobra, już rozumiem. 2 sloty, ale tak zajmiemy tutaj slot czymś takim, to będzie lepszy niż tamten strój. On wciąż jest gorszy. Obrona, zdrowie. No to dziwne, że poziom 16 wypada gorzej niż to. Jeszcze tu możemy sobie fajnie doładować. Weź to tu. I ten 16 w miejsce tego. I jest 416. To dziwnie tak jakoś to rozwiązali. Poziom 16 kombinezon. 178 jest podstawa. A może to by nie było złe, a jak zdejmiemy te 2? Trzeba się tu dobrze ubrać. No, ogólnie cyberek mi się podobał. Nie trafię. No i jeszcze ma zaznaczone, weź to zdejmij tę modyfikację. A usuń z wyposażenia, okej. No, tylko mam z nim taki problem, że... Tak, do Wiedźmina fajnie mi się wracało, nagrywał drugi raz, bo on wywołuje takie pozytywne emocje, wbija się, tam większość przynajmniej tych miejsc w Wiedźminie, wbija się i tam można chodzić dla samego relaksu. Wchodzi się do menu, jest takie piękne, takie przyjemne dla oka, żeby sobie porobić tam jakieś tam porządki w ekwipunku. Przechodzi się do tych różnych części świata i wszędzie chce się być dla samego bycia, a w Cyberpunku ja mam takie... A może jest dobre, patrząc na to, jakie emocje być może świat cyberpunka ma wywoływać, ale no wbijam na tę mapę cyberpunka, ona mi się nie podoba, cała taka na czerwono, cała taka mroczna, zepsuta, brzydka, ten świat jest brudny. Tak, no on, przypuszczam, taki ma być, no ciężko oczekiwać od cyberpunka, żeby świat był cukierkowy, fajny, ładny, jeszcze nawiązywał do średniowiecza, prócz może poglądów niektórych tam frakcji.
Więc z jednej strony rozumiem, dlaczego to tak wygląda w cyberpunku, ale z drugiej... A, to jest też tylko jeden slot. To się rozpędziłem. 178, to nie, to nam się chyba bardziej opłaca jednak na te dwa sloty wziąć. Mobinozy, bo to jest 172 z jednym slotem. Jest ciekawe, że ten slot, no to po co ja to robiłem? Dajemy tak. Tipy wam daję. No muszę przeczytać, muszę przeczytać. Ale ja mam wrażenie, ja chyba przestanę czytać komentarze, bo i tak mnie później nikt na filmie nie słucha czy coś, bo to tak samo jak czytam w komentarzach, że Korleju, leć na mele tam ze Staszkiem. Znaczy, bij się w Grandet Mele. Nie mogę bić się na mele, bo mam opóźnienie przez serwer Staszka. I to jest problem, że nie lecimy na mele. To nie to, że ja nie chcę walczyć wręcz, tylko że ja mam przeciwników, oni mi się wyświetlają zupełnie inaczej niż oni faktycznie są ułożeni, więc nie widzę sensu walki mele w takim układzie, jak biję w powietrze. Albo co gorsza, nie mogę kontrować, bo ja pamiętam, że w Grounded było coś takiego, jak graliśmy wcześniej, że ja byłem serwerem, a nie Staszek, to tam chyba można było tak w ostatniej chwili brać tarczę i skontrować uderzenie przeciwnika. I to było spoko. Tak? To jest, no, to jak chociażby tutaj w Batmanie i wielu innych grach. Fajna, fajna taka zabawa, no ale jeżeli nie można kontrować, bo jest, nie wiem, jakaś niespójność danych z serwerem, no to co zrobić, no. A później mi się obrywa, że ja nie chcę iść walczyć. Dobra, mamy to. Chyba zrobiliśmy Badger na maksa, chociaż się zastanawiam, może lepiej od Badger trzeba było jednak brać tego Nightwinga, rozwijać, ale to jeszcze polecimy na tę misję, zobaczymy co ona tutaj ma do powiedzenia. A ja się z ciebie śmiałem, że Stasza chodząca armia... No właśnie, a tyle razy wspominałem już o tym mele, nie mele. Austriacki niespełniony artysta? Trochę ich było. Nie da się ukryć, że Cyberpunk zrobił to swoje zepsucie brud lepiej niż niektóre gry sprzed 10-15 lat. Wróciłam dzisiaj do Batman, natchniona twoją serią Rycerzy Gotham i okropnie się patrzy na sterylny brud, gdzie jakby pensetą ktoś nakładał każdy paproszek. No ale to też przypuszczam, że mieli ograniczenia sprzętowe w tamtych czasach. Zresztą w tych też mieli ograniczenia sprzętowe, jak widać. Nie przeszkadzało im to wydać taką grę z takim obciążeniem. Ładniejsze kostiumy ma Batker. No to dobra, polatamy z nią, bo w sumie faktycznie no jest teraz fajnie rozwinięta. Ma czym uderzać. Tak. Ja myślę, że teraz nawbijają dwie takie misje, że zarówno z Harley mamy takie króliki doświadczalne i mamy bastiony tego. Królik doświadczalny. Ale co, to tylko mamy ich zabijać? No chyba nam się wbiły dwie tego samego typu misje, że o, leć i czyść mapę z jednych drugich, więc możemy sobie to robić. Możemy skoczyć nawet na bastion, chyba że tu są króliki Harley, a tu są króliki Harley, no to skoczymy do królików. Bo to jest chyba taki sam etap zabawy. A, my ogrywaliśmy ten, okej, rozumiem. To zobaczymy, może będziemy nadrabiać. Jeszcze wyjdzie w praniu. Ja mocno czekam na informacje o tym całym Nvidia Remixie. Kiedy to wyjdzie, jakie gry tam będą i jak będą wyglądać. Bo ja w tym widzę duży potencjał do nadrabiania fajnych serii. Był wzorowany na łodzi Cyberpunk, A nie, to ten był na tym. Chciałem powiedzieć, a nie na Wrocławiu, ale na Wrocławiu to był Dying Light, nie? Znaczy to rozwijanie postaci to jest chyba, to słusznie ktoś zauważył. Kurczę, jak to jest ciemno. Powalenie zasadzki, uderzenie chwytania. A, panie. Co nie ma znaczenia. Kogo weźmiemy do rozwinięcia, bo i tak te punkty się dzielą między nich i tak samo te stroje można wytworzyć dla każdego. No po prostu może jako gracz można się nauczyć jakiegoś typu tutaj naszego sojusznika i pod tym względem może być łatwiej, ale tak to nie ma wielkiego ciśnienia, że o, będę rozwijał tylko Badger. No jedyne co to rycerstwo tam dochodzi. No i nie wiem, czy nie ma jakichś dodatkowych wyzwań rozwijających postać, bo mamy tu umiejętności pędu jeszcze do ogarnięcia, ale to...
sobie mógłbym spojrzeć. Badger, pokaż twoje umiejętności pętu. Ryzy, podstawowe, poszukiwanie gota. Nie, nie, nie. Gdzie jest ten pęt? A tu są umiejętności pęto. I co mamy zrobić? Szpony, liga cieni. A to się samo zrobi. I dwa gniazda oczyścić. Czyli to wszystko z tamtych tych psów trzeba by było ogarnąć. Remaster trójki? No, ja myślę, że po tym jak się przyjęła i obecna część, i poprzednia, to zrobią remaster. Ej! No jak? No dobra. O gorzej? No dobra, ale mieliśmy zrobić też chwytające, więc... No tu 16 poziom już. No musimy uważać, chwyć. Czy podoba mi się ogólnie kierunek, w jakim poszli w tej... Znaczy remaster, remake. W tej nowej wersji koda, bo... To jest dziwne, bo poprzedni kod MW2 wychodził w czasie, jak za dużo nie grałem, ale w niego akurat sobie grałem, w dwójkę, ten starą. I pamiętam, że się kończyła dużo mniej satysfakcjonująco niż to, co dostaliśmy w tej części. O. Pamiętam, że miałem dużo mniejszą satysfakcję z tego, jak się kończyła tamta dwójka, więc no. Dr. Q offline. Kolejne zadanie mamy od niej, czy po prostu offline na dzisiejszą noc, a nie, tutaj coś jest, offline. Ale lecimy tam. Musimy online to odpalić, będzie lepiej. Fabularnie podobna była. No, ale tam mi się wydaje, tam plot twisty nie były trochę inne na koniec. No, okazało się, że ta misja, którą ja tam kojarzyłem, bo nawet mówiłem teraz, jak graliśmy, że a, pamiętam jak się biegało po tym, po platformie wiertniczej. Okazało się, że to pamiętałem właśnie z MW2. Myślałem, że to już jakaś z tych gier, którą graliśmy na kanale, a to jednak wspomnienia jeszcze z tamtych czasów, jak grałem tytuł. No, a z fajnych gier do czyszczenia jeszcze mi się przypomniało, teraz tutaj gniazdo z zombiakami się kojarzy, to przypomniało mi się Days Gone. Też tam mi się przyjemnie jeździło, czyściło. W ogóle nieraz to zbieractwo jest fajne w tych misjach, znaczy w tych grach. I co jest? Pokonaj unikając wykrycia i tylko tak. Okay. Nie odchodź od tego stolika. No to cyk i ostatniego już możemy powalić, widocznie. 2 lata temu remaster, a tak, coś przechodziliśmy. A to może stamtąd pamiętałem, faktycznie. To było MW2, ten remaster. Ło kurczę, to oni to potrafią zakręcić, co kiedy, jak wydają. To może faktycznie stąd kojarzyłem. To by tłumaczyło, tak, że ta pamięć taka niezła. Days Gone było okropne. Kurczę, ja lubiłem do tej gry tak sobie wbijać, żeby po prostu sobie pochodzić. Nie, nie, już myślałem, że... Nie, tu nas może zobaczyć! No to jest tak nieintuicyjne, te ataki z powietrza. Ale mamy to. Czy zdaję sobie sprawę, że Days Gone to też była taka gra nie dla każdego, skoro ona na Metacriticu miała chyba tam 76 punktów czy coś. No... Słyszą? Nie słyszą. A może jednak słyszą. To była ta sama gra. Tak, tak, zakładam, że ta fabuła była to samo co pierwotnie, ale no, skoro ją tak dobrze pamiętałem, to może faktycznie przez to, że to był remaster. W sensie, że pamiętałem remaster, a nie to, co tam gdzieś na studiach odgrywałem. Dobra, kogoś jeszcze załatwimy z góry, tak? Zresztą możemy się już bawić normalnie. Ale jak trafiła ona tę głowę, jeszcze tak nóżką uduszone. A to może... drona? Do tej pory ludzie proszą o drugą część tej drony. No tylko, że właśnie, no... Przez to, że się nie sprzedało może tak jak zakładali, no to może być ciężko. Ja boję się o Uncharted trochę, bo... Liczyłem na to, że Uncharted na peceta się dobrze przyjmie i wtedy... Zachęceni sukcesem będą chcieli zrobić remake jedynki, dwójki i trójki na kompa, czy tak samo na konsolę.
Ale teraz patrząc po tym, że to chyba była jedna ze słabiej sprzedających się gier na PC-ta, ten nowy Uncharted. W sensie z tych wydanych przez Sony, bo sprzedało się całkiem nieźle, ale nie na tyle, żeby Sony mogło odtrąbić sukces. No to boję się, że gdzieś tam plan remake'ów tych pierwszych części może zostać zagrzebany na dłużej. Jak nie na zawsze. A szkoda, bo to naprawdę świetna gra. Okay, dealt with Dr. Q. Better check in with the others at the Belfry. Dobra, i co mamy? Wyzwanie ukończone. Zgłoś się. Chciałbym zobaczyć. Doktor Q, no to mamy. O, i jest chyba dalsza misja. To się będziemy trzymać tego. Albo i nie. O kurczę, 18:21. To nas tu ładnie zatrzymali z rozwojem. No to nic, polecimy z Freezem to samo. Panie Freeza, jak już jesteśmy tej nocy na misji. Ale jaki to jest przeskok? 18:21. Nie myślałem, że tutaj takie rzeczy nam jeszcze dojdą. Swoją drogą umiejętności miałem rozdać szybciej już. Jakiś pakiet leczniczy. Ona chyba miała już takie później te typowo do tych... A, myszka. Co to jest? Umiejętność hakowania zmienia działanie systemów i sprawia, że panele eksplodują. Ponad normę. 10% dodatkowych obrażeń może też hakować umiejętności sojuszników. O, to jest... A, tylko to jest hakowanie umiejętności sojuszników. No, ale to i tak niezłe. Niezłe. Możemy to wziąć. Kiedy Uncharted 2 i 3? No liczyłem, że może będzie coś mówione o tym. To polecimy z Frezą. Liczyłem, że coś będzie może mówione na temat remake'ów teraz przy premierze jedynki albo coś, jakoś głośniej w tym temacie, bo wolałbym już polecieć właśnie z remake'ami niż trójkę nadrabiać w tym. Znaczy ona jest całkiem ładna, bo tam dostała remastera, ale no mimo wszystko, byśmy mieli teraz nagrywać, a za dwa lata by się okazało, że wychodzi remake, no to trochę słabo. Taka powtórka z The Last of Us. Macie tu wyjście? Czy ja wiem, że mam oznaczone tu, na tym... A, dobra, tam jest dziura jakaś na suficie. Nie wiem, czy nią będzie łatwo wyjść. Jak często będzie Shadow of... Jeszcze będzie raz wpadało. Jutro możemy ustalić jakąś godzinę. 15 będzie spoko. Jak tylko przejdę 1-3, to ogłoszę remake, tak. No oni czekają, aż skończę serię z tego, tak. Też tak czuję. To jest oczekiwanie. Dobra, cyk, cyk. Poziom normalny, możemy lecieć. Daj na 13. A nie wiem, czy do 13 dużo ludzi obejrzy ten dzisiejszy odcinek. On jest bardzo ważny, nim się przejdzie do finału. Czy ja uważam, że optymalizacja tej gry? Znaczy, no, opierając się na tym, co słyszałem, to tak. No, jeżeli 14 lepsza, to trzeba. Dobra, zaraz zrobimy ankietę. Stop. Zrobię ankietę. To... Ale ankieta będzie tylko na fejsie, nie? Bo tutaj nie mam takich. Na 14 krakowskim targiem. Ankieta, gdzie... O, a gdzie to są ankiety? Nawiązuj kontakt z widzami. Co mam? Rozpocznij sesję pytań i odpowiedzi na żywo. Jak to działa? Pytania i odpowiedzi na żywo. Aż sprawdzę, moment. Jakaś nowa opcja na YouTubie. W ogóle YouTube się mocno zmienił. Znaczy nie, to dyskryminacja dla ludzi bez YouTube'a, bo na Facebooku nie. To ankieta by była na YouTubie, ale najpierw pytanie... Pytanie. Zacznij sesję pytań i odpowiedzi, co to jest? Pytanie. Czemu mi się cały czat wyłączył? O najgorzej. Moment, coś się wyświetla. Test. Dziękuję. Ale... I co to jest? Przejdź do kanału, wybierz pytanie. Zadaj pytanie, więc jest pytanie ode mnie. Co tam? Okej. Okay. Test. Dobra.
zamknij. Idzie to jakoś wyłączyć, zakończ sesję pytań i odpowiedzi. Spowoduje to usunięcie wszystkich pytań z listy. Okej. I co, wrócimy do normalnego czatu? O, jest, wrócił normalny czat. Nie mam pojęcia, po co to jest. Może ludzie wymyślą i się skopiuje jakiś pomysł. To tak. O której wrzucić odcinek R.E. Rose, żeby... tak. No może być, tak. 13. 14. I 15. I... A, nie mogę więcej. Dobra, zobaczymy jak to działa. Zobaczymy, dobra, poszła ankieta na YouTubie, zobaczymy, która godzina wygra. I tak też ten film będziemy jakoś starali się wrzucić. Batman led us here for a reason. A, toż tam, o co, a tajna skrytka to nas nie interesuje, to są rzeczy Batmana prywatne. Znaczy, tylko ja nie wiem, czy ta ankietę, to nie jest aż tak ważne pytanie, żeby taką ankietę robić, nie, to tak. Tak bym może do tego podchodził. Ale faktycznie na jakieś takie ważniejsze ankiety to by nie było głupie. Znowu 8 bitów. Ataki wręcz potężne, ciche powalenie na oznaczonych C. A, na oznaczonych. To gorzej. Czemu na oznaczonych? O, 8 bit, chodź. A, tylko na jednym. Okej. Easy. Obojętnie. To tak można traktować jako obojętnie. Good night. No. Gdzie to do nich wejście było? Gdzieś to za rogiem. Pokonaj wszystkich strażników, rozwróć skrzynki. Potężne ataki, wręcz ciche powalenie na oznaczone. Okej. Okej, jesteśmy w stanie premię zaliczyć. Nawet przydałoby się, jak mamy później z misją Dr. Queen lecieć. Bo najlepsze, że tylko jedna osoba ma być cicho powalona ostatecznie. Exactly. A zresztą można już się pobić normalnie. Ciche powalenie, ciche powalenie. Nawet trzeba się pobić normalnie. O, a ten czemu ma taką koronę? On jest jakiś mocniejszy od pozostałych? Lepiej go ubić. Walcz! Dobra, mocnymi, zabij. Jest raz. Jest. Dwa, dobra. I co jeszcze? Skrzynki i pozabijać ich. Okej, okay, luzik. O, nowy poziom, jeszcze lepiej. Ale to był unik. Dobra, i skrzynki. Nightwing o tyle jest lepszy, że ma chyba trochę lepsze zdolności od Badger, ale jest podobnie zwinny, więc pod tym względem są fajni. Ale ta zdolność strefy mi chyba bardziej odpowiada niż dronisko. Choć znowu dronisko jest wygodne na te z Trybunału Słów. No dobra, location. Co punkty zaliczyliśmy, to nasze. Dziś jest dzień daty z kod MW2. Może oni chcieli wydać pierwotnie 30, i dlatego to tak jakoś pospieszyli się. Tyle premier. Chociaż z tych wszystkich premier, jakie nam się zapowiadały, no to póki co chyba kod MW2 dowiózł to, co miał dowieść. No plaga też, tylko że ta optymalizacja trochę zepsuła podejście do tej gry, ale pomijając kwestię optymalizacji, sama historia w Pladze też daje radę. Włamanie Freeza. Spoko, lecimy. Gotham. Też zgodnie z przewidywaniem. No, przyznam, że jeżeli chodzi o Gotham, to tak jak przewidywałem, to dostałem
Chyba żadna z tych gier, która wyszła, nie zaskoczyła mnie ani negatywnie, ani pozytywnie. Tak teraz już patrząc po dłuższym czasie, więc... Może to doświadczenie? Choć nie wiem, co myśleć o God of War. No nastawiam się dobrze. I mam nadzieję, że dowiozą coś dobrego. Pokonaj wszystkich? A, standardowo. Aj! Mogliśmy z powietrza tak ładnie powalić. Coś nam nawet strzelił pod nogi, a i tak nic nie zrobił. Tak może być, może trochę szybszych ciosów, że coś więcej się działo. Ach, ale wchodziły te specjale. Tylko gdzie są pozostali? A, nie widzą nas. To jest też całkiem fajny układ. Oj, ten nie jest fajny. Ale zobaczyłem przynajmniej gościa z koroną, znaczy... Mówię o koronie nad tym znaczkiem. Zakładam, że to jest jakiś taki mini Cox, skoro ma takie tutaj informacje o swoim... O! Przerwał nam to. Leży. To teraz pieniążek jakiś nam się należy. A, jesteśmy blisko. Nie, centrala nie jest... Kurcz. Tyle, co mogliśmy na tym zarobić. Czemu oni to tną, że to takie gorące jeszcze? Pulsometr na Kalipso. No słyszałem, że podobno zakazane w Japonii. Ale znowu tak, no bo będąc z tych... W szantach. The chant to chyba bardziej po angielsku, ale mniejsza z tym. Po francusku to szante. No, bo też lada moment trzeciego wychodzi. No nie nastawiam się na wiele. Mam nadzieję, że wyjdzie fajna gra, bo no to kolejny survival horror. Ale jeszcze tam sekciarze, nie sekciarze. Tematy, znaczy może nie tyle bliskie, co ciekawe. Ale znowu Brass Token firma. Co oni... A... Wydali kiedyś jakąś grę? Pokażcie nam. No, mam nadzieję, że to będzie właśnie takie pozytywne zaskoczenie, te chanty, że nie nastawiam się na tę grę, nastawiam się trochę jak na Batmana, że to raczej będzie taki średniaczek, ale liczę, że mnie pozytywnie zaskoczy. No. Tak przy God of War to raczej wiem, czego się spodziewać i pewnie to dostaniemy. Chanty, no to liczę, że to będzie średniaczek, ale który pozytywnie zaskoczy. Co ta firma zrobiła? Brass Token. Token. Nic nie zrobiła do tej pory. Może dobrze, może to będzie takie właśnie zaskoczenie. Nie mają żadnego dorobku, więc spodziewam się słabej optymalizacji, wielu niedoróbek, ale może jakiegoś świeżego pomysłu. Dobra. Sonic Frontiers, to sobie chyba w ogóle odpuścimy. Po Dying Light, nie wiem co po tym DLC, raczej też się nie nastawiam na coś wybitnego. Bo to tak mi śmierdzi takim DLC bardziej arcade'owym, ale z tego co słyszałem, ma być tam jakaś fabuła. Ale też się nie nastawiam. Powstrzymają uzbrojonych rabusiów. Jeszcze gdzieś jest jakaś ekipa. Tutaj. Patrzę na naszą listę. Czy będzie live z okazji... A ile nam brakuje do 250 tysięcy? Łopieruny, my mamy 249 tysięcy subskrypcji? O nie, no to Staszek mnie znów wyzywa, że... O. Znów mnie wyzywa, że żadnego specjala nie będzie. Nie byłem świadomy tego, że jesteśmy tak blisko. Najgorzej. Dobra, to jest wóz, to nie gdzieś... Nie, to jest policja. Też nie było najlepsze wejście, ale tu mają jakieś wejście do środka chyba. Watch out. Chyba oni już może kradną. Gdzie jest tu wejście? No gorzej jak nie zrobimy misji, bo nie znalazłem wejścia do środka. I ludzie, spokojnie z tym złodziejstwem tam. Dobra, tu jest chyba coś. Co tu jest? Nie, dobra, tu są oni. Okej. No to cyk. A nie! Incoming? Nie, to nie to miałem na myśli. Wow! To miałem taki incoming, który. Czy jakiś horrorek? No to myślę, że będzie w tych okolicach. No.
A tamten jeszcze nie wie o nas? Niech go ktoś poinformuje, że tu przyszła bad girl już. No właśnie. A tu chyba ktoś kradnie kasę. No, nie, no ja myślę, że 250 tysięcy to najszybciej na God of War, tak to. Ale czy my byśmy byli w stanie jakiegoś specjala wtedy zrobić? Nie wiem za bardzo co mówię, nie przygotowałem się na to. Ale może, może. The regulators are planning something big. Freeze's weather machine was bad enough. We can't have that again. Perhaps Mr. Freeze might know what his old associates are up to. Fabuła w DLC do Dying Light 2 to misja wprowadzająca, grind i misja końcowa. No właśnie tego się boję, że coś takiego. To i tak by było dużo, ale boję się, że tak będzie, że nas wprowadzą, ruszymy na arenę i później... Radź sobie na arenie, jak zaliczysz arenę, no to możemy lecieć dalej z jakimś podsumowaniem i tyle. Jaki po... 20. Oszaleli? No dobra, ale z jednej i z drugiej musimy do Belf wrócić. Może bym zaryzykował, poszedłbym do Harley, ale naszym tym, Nightwingiem. I zobaczył, co on tam jest w stanie zdziałać. Może on by sobie dał radę, chociaż szybka podróż jest niedostępna, kiedy wisisz. Okej. Okay. Lepiej? Ciekawe, czemu takie wymagania. Bayonetta 3 na Switcha, Echo Special. Personkę. Personkę, no. Znaczy, nie wiem, czy będzie czas na to. Znaczy, na live'a byłby pewnie czas na takiego jakiegoś specjalnego, żeby coś zrobić, ale czy tak odcinek specjalny i tak dalej, bo... naprawdę dopiero jak będziemy gdzieś po 20 listopada, to zrobi się taka trochę luka, może. No, a później 2 grudnia mamy 4 gry jednego dnia. No. Z Alfredem mamy pogadać? Co jest? Przyjrzyj się aktom spraw i... Przyjrzyj się aktom spraw, okej. Okay. That's true. Tricks, flips. I would have made a good assassin. Taka ćwierteczka na ćwierteczkę, tak? Informacje priorytetowe, ale to nie jest to, co nas interesuje. Tu chyba Harley gdzieś biega, tu jest. O pieruny, no ale nie zrozumiemy, o co tu chodzi, jak się nie wczytamy. W Gotham pojawił się artykuł o pokazie Harley, znana teraz jako doktor Q, zorganizowała z zeszłego wieczoru pokaz, który pani reklamowała. Pokaz został na chwilę przerwany po uruchomieniu się alarmów przeciwpożarowych. Organizatorzy poinformowali jednak, że doszło do tego wskutek awarii. Setki ludzi wzięły udział w pokazie i wszyscy wyszli stamtąd z implantem. To może źle się skończyć. Musimy powstrzymać Harley, zanim dojdzie do dalszej eskalacji. Znaleźliśmy puste skrzynie z Daggett Labs, to stamtąd może mieć swoje biomedyczne implanty. Niestety nie zdradza nam to, do czego są wykorzystywane. No właśnie, może w ten sposób robić wirusów, czy jak? God of War Ragnarok, albo męczenie przez 2 godziny ostatniej Valkyrie w jednym, w pierwszym. Ale może, w sumie jakby Chanty okazały się jakimś takim w miarę interesującym tytułem, to może jest szansa, że na God of War Ragnarok to byłby taki tytuł do świętowania. 12-godzinny live ostatnio są popularne. Ja już chyba za stary jestem na takie coś. Nie wiem, czy dałbym radę 12 godzin. Na mapie widoczne są wszystkie miejsca, w których prowadzi swoje działania. Okej. Okay. To lista wszystkich implantów, leków. Okej. Okay. Regulatorzy podjęli niedawno próbę obrabowania banku. Cokolwiek planują, potrzebują pieniędzy i to dużo. Wyraźnie coś planują, choć nie wiadomo co. Musimy zachować czujność. I tu nagle Freeze wjeżdża, nie jest głupi, prawie na pewno miał przygotowany plan awaryjny na wypadek, gdyby jego maszyna pogodowa zawiadła. Regulatorzy wiedzą pewnie więcej. Montoya wysłała nam niedawno maila, coś o dziwnie wyglądającym typku okradającym ludzi w Gotham. Świadkowie twierdzą, że napastnik nie ma twarzy, może przebieraniec. No dobra, ale bo co, to nie możemy nic z tego kliknąć. Jeszcze z tej strony jest tablica, to jest tablica z głównymi zadaniami, no to tego nie ruszamy. Ale okej, okay, przyjrzeliśmy tablicę. Chociaż jest jeszcze jedna. To mnie przeraża, że jeszcze po
Po prawej stronie mamy miejsce, gdzie można wcisnąć jakieś informacje. A, przyjrzyj się aktom i można rozpoczynać, rozumiem. I tutaj tak samo, dobra. No to lecimy teraz, Nightwinga sobie wyciągniemy, bo wydaje mi się... Jaki on ma poziom? 6 czy 7, potwierdź. Wydaje mi się, że też z perspektywy twórców chyba najbardziej dopieścili Nightwinga. Jakoś tak doszli do wniosku... 1132. Doszli do wniosku, że najwięcej graczy chyba to pójdzie w tym kierunku. Co w sumie jest słuszne, bo gdzie, jak tam się nie spojrzy, to jest chętnie wybierane. No ma coś sobie takiego sympatycznego, taki najbliższy chyba Batmanowi. Live 250 godzin. Nie, 250 minut live. O! 250 minut live'a to by było... O nie, to i tak by było długo. Ale dałoby radę. Dałoby radę. Obrażenia do ataków powietrznych. Może warto by było nie pluć na to? Co tam później jeszcze? Bo, a myślę, że 17 punktów, 4 punkty. Dodatkowy pasek pędu. O, to by było niezłe. Przyrost pędu o 15% też niezłe. Łączy uniki w serię. A, o, to może być fajne. Kurczę, no dlatego mówiłem. Nightwing ma fajne te rzeczy. No, trafienie krytyczne też niezłe. Trafienie przeciwnika atakiem wręcz z dużej odległości zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Zadaje przeciwko obrażenia do nagromadzonego żywiołu, leczy sojusznika, mogą zostać natychmiast odsucić. To też są takie sojusznicze, widzę standardowo. A, obrażenia zaś o 150%, to też wiem, że mówiłem, że byłoby fajnie mieć. Ale chyba wolę te opcje. Czyli musimy tutaj obrażenia w powietrzu, dodatkowy pasek pędu nam się przyda i te trzy skoki w tył to może być niezłe. Przyrost pędu o 15, to też się w sumie przydaje. Przywraca nieco pędu. No, to jest taka fajna seryjka Nightwinga. Dobra, lecimy jeszcze. A, w sumie nie wiem czemu to, bo chyba można tworzyć sprzęt niekoniecznie siedząc przy kompie. 16 poziom, on nie ma tego 14 z dwoma slotami. To jest 15 z dwoma slotami, o, to brzmi jak coś dla nas. Z Japongów albo Hard Westa, no. Znaczy boję się, że to tak by mogło się skończyć, że my się odpalimy na jakieś Japongi, Hard Westy. No zresztą ostatni special był w Two Pointzie, no więc ja mam do tego skłonność, że na specjal to wybieramy taką grę, która może niekoniecznie się idealnie nadaje, ale no cóż. Bywa. Dobra, 17, bo co, nie mamy nic wyżej, 15 możemy wytworzyć, dystansowe to jest 14 max, a tu masz 14, może się przydać, chociaż my z tych dystansowych to też rzadko korzystamy, ale niech będzie. Iron Harvest. A to jest 10, ale z efektem. Dobra, niech będzie tak jest. W sumie chętnie bym zobaczył, jakie ma punkty. To nie wiem, czy punktowo nie wychodzi gorzej niż Batgirl. Ona miała ile tam? 1132, jak się przebierzemy. 4 godziny 10 minut, dam radę. No, myślę, że to byśmy... A on ma 914. No dobra, bierzemy i tak jego, ale to jest dziwne, bo myślałem, że będzie na poziomie Batgirl gdzieś. Hard West na hardzie. A i teraz nie znerfili trochę Hard Westa? Dobra. No dobra, zobaczymy, jak to nim wyjdzie. Może będę żałował. Oh, this is not good. There are riots like all over Gotham. Well, Dr. Q invites all of her quinners to a wellness party. Wonderful. Throw up the bat signal or something. That'd flush her out. It's Montoya. I don't know what to tell you, Crispus. She's a soccer mom. Just get her in cuffs, man. Hey. Give me a sec. Nightwing, we got something weird down here. We set up some blockades, but who knows how long those will last. Montoya, Harley's instigating these riots. Hold your line. We're coming to you. How many of you bats are on this call? You know what? It doesn't matter. Just hurry. Well, we have a target. Let's knock some heads. Lecimy. Się zastanawiam tylko, czy, bo Badger miała fajne te ciosy takie specjalne i czy ci też będą te ciosy pędu, czy jak?
Czy oni też będą mieli? Choda waw? I don't care what you have to do. Keep your barricade up. Good night. Aren't they all? Nothing better than the smell of Gotham burning. There's still no sign of Harley. This is ridiculous. What do soccer moms and yoga dads need to riot for? And I thought you were joking before. I'll check it out. Be careful. I'll have to do a lot of paperwork if you die. O której jutro rezydent? No póki co wygrywa opcja 13, ale zobaczymy jeszcze. A co do kodów, to dotrzyj do epicentrum, lecimy. A ten nie ma jakiejś umiejętności pędu, czemu mu brakuje? Czego nie ma? A buldożery, ale to będzie okazja teraz nabić buldożery świrusów. To by nam odpaliło coś. To najgorzej, to każdy musi swoje chyba odbębnić na służbie. No, o, są buldożera, przynajmniej jeden. To też wirus, a, bo z implantem. Brzydki kostium. Czy ja wiem, czy brzydki wygląda jak na Halloween? Co? Chodź, kolego, musimy dwóch takich nabić. Zwięta. Nie no, znaczy z rezydentem. Odcinek jest już nagrany. Już jest przygotowany, on się już tam przetwarza przez YouTube'a. Jest tylko jeszcze jeden element tej układanki. To może tajemnicę co do napisów zdradzę. Ale za napisy i to właśnie teraz gdzieś tam siedzi Magda aka sąsiadka. Tworzy, więc pytanie, czy po nocy gdzieś tam te napisy powstaną. No, więc tak wygląda sytuacja naszego tu rezydenta, że on tak sprawnie wskakuje. I z tak dobrym tłumaczeniem. Chociaż pochwalę się też, że notatki tłumaczę sam. Dlatego może być taka różnica między notatkami, a tym, co dostajemy w napisach. W sensie na korzyść napisów. No właśnie, to już nie tylko ciasta, to już również napisy. No, potłumaczenie horrorów. No, o, dziękuję. Biło. A nieprzytomny. The number is assigned to a type of neural implant. It's currently in human trials at Daggett Labs. What does the implant do? It stimulates the brain to remove inhibitions. There's a limiter feature, but one could override it. Harley must be using these to make people lose control. Until the implant's signal is disabled, these people are not likely to fear anything or anyone. To wygląda, jakby nadawało. How many of these trucks do they have? That's weird. The truck's emitting some sort of signal. Seems like it's broadcasting to a bunch of medical devices. I need you to get to Gotham General now. Nice to hear from you too, Montoya. As much as I don't want to admit this, we may need your help here. No, to jak było w tym. Jak w piosence, nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka, co może dać ci dzisiaj twoja sąsiadka, no i serio do mamy ani taty, mimo całego uwielbienia do nich, no z napisami bym się nie zgłosił, nie? Więc proszę bardzo, jak piosenki bawią, uczą i ile za nimi się kryje tu prawdy. Wrażliwa na obrażenia wstrząsowe i kryogeniczne. My chyba łogień braliśmy, mam nadzieję. I'm outside the damn hospital, Nightwing. We're going to rush in soon. O. Montoya, Harley's controlling these people. I'm gonna stop her. You need to wait. Crap. Fine. But I expect a full debrief later.
Kurczę, gorzej, że oni wyglądają, jakby wstawali powoli. Każdy z nich. Wielbicie Harley, ale czemu jest dość wrogo nastawione? Bo co, bo nie przypominamy jej? No się chyba nawet całkiem nieźle tu bawi. No, zdecydowanie. Ej, to był cytat z piosenki tylko. Now the question is, where's Harley? I see a security center in the hospital blueprints. She should appear on their surveillance cameras. Czy ja dobrze słyszę? Nie, nie, te. Moment, to jest... Milhan, you can... Te, Aquakercze, czy jak tam to było? You can just... A nie, to chyba nie to. No complaints so far. Podobne. Don't go change at night, but I left you some presents. Don't break them or I'll be very angry. Monetyzacja za cytat. Nie, no to aż tak nie. Ja wiem, że zaśpiewałem prawie tak jak oryginał, ale to najwyżej będzie podział zarobków za cover, bo ostatnio widziałem coś takiego na Batmanie swoją drogą, bo ostatnio mówiłem, że nam z Batmana włączą monetyzację, okazało się, że to był cover i przy coverze jest jeszcze inaczej, że jest podział zarobków. Nie jest, że monetyzacja przechodzi na autora piosenki, tylko jest podział zarobków, więc może być tak, że potraktują nam to jako cover. Czy tak, czy inaczej, to nie ma problemu. Najgorsze opcje są, jak przez te ograniczenia nie można na przykład wyświetlać mobilnie danego filmu. Chociaż mam wrażenie, że to coraz rzadziej takie problemy się pojawiają. A najgorsze z najgorszych opcji, no tak się dostaje strajka, bo na przykład autor piosenki nie zezwalał na to, żeby gdzieś się tu nią dzielić w ten sposób. Nawet jeżeli się podzielimy zarobkami z nim. The Last of Us. O. The Last of Us, mam nadzieję, że my jeszcze wrócimy. Jak gra wyjdzie na peceta do niego. A propos kodów czy cudów, bo nie wiem, jak do tematu podejść. Jak ładna maska. A czy czekam na prawdziwy Ragnarok? Nie, no ogólnie na God of War czekam. To już chyba... Co my mamy? A ja lubię zaglądać w ten plan premier, dlatego go w sumie zrobiłem, bo mamy fajne gry nadchodzące w najbliższym czasie, bo tak jakbym miał taki plan premier robić gdzieś tam pół roku temu, to tabula rasa, tak? Nie było co nawet zapisywać, bo ciężko przewidywać z półrocznym wyprzedzeniem, co nam tam skoczy, bo zazwyczaj to i tak taka gra zaliczy opóźnienie. Taki mamy klimat, taką mamy branżę. Gdzie jest biuro ochrony? Tu? Cuda. No chciałem jakoś wybrnąć, żeby już tematu koda nie poruszać. Co się stało? Implant nie wjechał. Bierz go, nie tak! W sumie, tak też nie. Nie dokończyłem. Nie no... Znaczy, ja bym już ten temat koda to... domknął. O. Coraz więcej gier wychodzi bez napisów. Resident Evil 4. Znaczy no... Zależy jak spojrzeć. I coraz więcej i niekoniecznie, bo na przykład... A tak, a jeżeli chodzi o DLC do Cyberpunka, na pewno zagramy.
Znowu na przykład te gry, odkąd, chociaż ciężko mówić, ale Microsoft przejął Bethesdę, to teraz na konto Microsoftu wychodzi dużo gier z polskim tłumaczeniem. Tak do tej pory trochę plułem. Znajdź biuro ochrony, wciąż jest. Tak do tej pory plułem, że Microsoft się odwrócił od polskich tłumaczeń, a teraz się okazuje, że coś w tym temacie zaczyna robić, bo te gry Bethesdy będą wychodziły dalej z dubbingiem. I przyznam, że ten dubbing, ten Redfall, brzmi naprawdę dobrze. Co prawda, co do samej gry mam mieszane uczucia, że to znowu nie będzie taka masóweczka. Znaczy masóweczka, takie powtarzalna sieczka bez większej fabuły. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest pomieszczenie ochrony. Oh no. No ale dziwię się, że tak te horrory niechętnie wydają te polskie napisy. Czemu? No to już sam wydawca wie. A czy polski jest w stanie coś zrobić? Pewnie jakby się uparł, to mógłby dać kasę na to, żeby wydać w języku polskim. No tylko, że korpo rządzi się trochę innymi prawami. Żeby korpo wydało kasę, to musi widzieć w tej wydanej kasie zysk. Tak, bo co innego, jak ktoś, nie wiem, prowadzi działalność, jakaś mała rodzinna firma, tam można się bawić w konwenanse, uczucia, emocje. Czemu nie można tu przejść? Gdzie jest ten biuro ochrony? Bo tak biegam w kółko i teraz skupiam się bardziej na tym, co mam powiedzieć, a nie na tym, co tutaj widać. I teraz nie wiem, czy nie biegam cały czas po tym samym miejscu, co byliśmy wcześniej. To wygląda jak biuro ochrony. Coś pika. Recover. O, co tam macie? A to trup. Czy będzie? O, a nie, to jest znowu ten zlew. No to dałem się podejść. Chyba, że mamy tu do góry wejść, tylko znacznik się nie odpalił. No tak. Standardowo. Somebody help us, please! Quiet, or I'm gonna smash your skull in! To źle, unikaj obrażeń. To jest nasz problem. Ktoś nas zobaczył? Aha, chyba tak. Jak się wystraszyli? No! I to jest moc! I to są ogniste pałki! Ale faktycznie mają już wysoki poziom. Dobra. Jakby się dusili wszyscy. O! Biegajcie. Bo jak pokonamy teraz tego staczką, to będziemy mieli... nabitą nową umiejętność pędu, może ciekawszą niż to, co do tej pory mieliśmy tu do dyspozycji. Chociaż to skakiwanie na przeciwnika też jest niezłe. O! Weź jeszcze raz. Coming through! No! Nawet z premią! No właśnie, nie pokażę znacznika, jak to niedzielny gracz ma się odnaleźć. Thank you, Nightwing. Get to safety. I'll make sure they know you're coming. Paradox podobnie zrobił CK bez polskiego, a Victoria 3 już tak. No bo wydają lepszą grę bez polskiego, gorszą z polskim. Później mogę powiedzieć, a nie mówiłem! That security office must be on the other side of the chapel. O, doszła ta nowa opcja. Strzałki chyba. Może to jest jakaś skrzynka? Wielbiciel. Słuchaj, te świńskie głowy to też się trochę z tym kojarzą.
Watch Dogsami. Ciekawe, czemu mamy na czerwono te pałki oznaczone, a nie na białe jak wcześniej. Czy takie mocne niby są, czy przez ten ogień? Wow! A, jeszcze ktoś. Ale ładnie wygląda z tym czerwonym. Ale to było. Pokażę nam, jak te strzałki w sumie działają. Wow, dobrze. Całkiem niezła moc. Abonamenty zyskają. Jeszcze raz, dziś widziałem post granie na PC jest drogie? A, no, czy tylko ja się boję trochę tego, że abonamenty staną się tak popularne, że w sumie będą popularniejsze niż kupowanie gier i wtedy ceny abonamentów będą mogły pójść w górę. Z drugiej strony, patrząc po zaktualizowanych cenach gier na Steamie, no to też tak średnio to wygląda. Nie topi się? Nie, nic się nie stopiło. Wszystko działa, chłodne, miłe. Ja mam wielką budowę, to tamten kabel ma jak się ułożyć. There. She's on L3. I got you, Harley. No jeżdżenie windą w takich miejscach i jeszcze tak oznaczonych, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. New Tales from Borderlands, ale Borderlands to zawsze... Zawsze nie miał napisów. To co mamy za misję? A, pokonaj wirusów. Tak na tym już średnio zadziałały te strzałki. Co możemy odpalić te, bo on ma szybkie odświeżenie tej mocy, jak zabijamy przeciwników. To jest jakaś niesamowita rzecz, że tak u Badger trzeba czekać 6 minut, aż dron wróci do gry. Tak tutaj cyk, 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 pokonamy kilku i zaraz znów jest nabita opcja odpalenia tej strefy. Jeszcze jakby tam włączyć te 150% obrażeń, to już w ogóle byłby bajer. Oj. Oj. A w której wleci? No zobaczymy. Będę się starał tę 13 ogarnąć, ale czy wyjdzie, no to jeszcze wyjdzie w praniu. Electronic Arts już zapowiada, że rezygnuje z fizycznych wydań. Zapowiedź uruchomienia własnej platformy. Oni nie mają Origins własnego, tylko... Dobra, wbijamy do nich. Oj. Mamy jeszcze jakąś moc. Pokaż strzałki w ten sposób. Musimy coś podkręcić te strzałki, żeby coś tam jeszcze fajnego w nich doszło. Co to jest za moc? Skok na głowę i... A, i łogiń! O, łogiń jest też niezły. To na Harley może się przydać te ogniste coś. Pytanie, czy będziemy z nią walczyć jakoś niebawem. Guess Harley, redecorate. Microsoft powiedział, że granie w chmurze jest nieopłacalne. No mnie właśnie cały czas zastanawia, jak, w jaki sposób, no może Nvidia jakoś sobie jeszcze radzi, bo jest w sumie producentem sprzętu, ale w jaki sposób oni to ogarniali, że im się zwracało odpalanie gier na tym sprzęcie? Take a nap.
streamowanie, przecież to tak musi obciążać łącze. Tak musi obciążać sprzęt. A mimo to teoretycznie, znaczy w teorii, no bo w praktyce wychodzi, że Stadia się nie opłacała. Dobrej nocy, dobrej nocy. Na Origin rozdają stare Simsy? A nie wiem. Jest nawet komunikat, czy Origin zostanie na Windows zmieniony do końca roku w EA. No tak, ale to rozumiem, że zmiana nazwy tylko, tak? A nie, że nagle coś znika. Już stronę Origin zamknęły, otwiera się tam EA stronka, tak. Ale to co, to po prostu będzie się no to tak samo jak ten, jak Microsoft rezygnuje z nazwy Office, tylko teraz ma być chyba Microsoft 365, czy jakoś tak? A nie, że Microsoft Office. To czy można powiedzieć, że rezygnują z Office'a? No, rezygnują z nazwy. Jeszcze jedno ciche i mamy to, więc na byle kim w sumie. Tamtego chwycili. Chyba nas widzą. No way. Wow. A ten całkiem spory. O kurcze. A nas chyba to leczy jeszcze z tego co pamiętam, więc warto stać w kółku. A trzy. Tu też mamy dodatkowe punkty obrażeń na tych specjalnych. To by było dopiero po combo. Ach, to się musiał zdziwić. Oj, no teraz to my. Co to był za specja? Oj! No. Uplay został jakiś Ubisoft Connect. No, ja do tej pory się nie mogę przyzwyczaić, że to jest Ubisoft Connect, a nie Uplay. No, ale cóż, no. Coś musiał mieć na celu ten rebranding. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego tak. O, mamy. Oj! Uciekaj! Trafiło kogoś? A trafiło! Jak on ten tarczę? Jeszcze raz! Jak? Oszukali nas! Oj, a ten co tam? Moment, oni budzą swoich, czy mi się wydaje? Bo ja tak biegam, a tu się okaże, że my mamy medyka w ekipie. To pewnie byłby medyk. Nie widzę już żadnego medyka. Platforma Ubisoft najmniej popularna. No ale oni jeszcze tam kombinują z tym Ubisoft Plus, czy jak tam, z tym swoim abonamentem. Zobaczymy. No, ale tak, no pewnie na tym to ma polegać, żeby się kojarzyło jednoznacznie. Jakaś zmiana podejścia widać w tych korpo. Ma być taki brand, który się kojarzy z marką. A niekoniecznie jakąś nazwą własną oprogramowania. Gier. Walki klonów, no trochę tak. No właśnie, prawie byśmy tu zmarli. Więc może inny zarzut wobec tej gry, że... No ci przeciwnicy to tak mocno się nie zmieniają w czasie całej przygody. Czemu nie wykonałeś skoku? O. Nawet między frakcjami, chociaż no to samo mieliśmy trochę ze Spider-Manem, że tam przeciwnicy między frakcjami to też tyle co zmian. Zmiana w wyglądzie plus tam parę ruchów, ale ogólnie no to też było, że jeden wielki, jeden cienki. Jeden z bronią i tak dalej.
Rebranding jest opłacalny chociażby ze względu wzięcia dofinansowania na nową działalność. A to możliwe. O dobra, wracam. Aż tak się w tym nie orientuję. Może rzeczywiście to jakoś tam jest potrzebne do czegoś, że to nie tylko chęć kreowania marki, czy... Ale ten mat twardy jest. Niekoniecznie chęć budowania rozpoznawalności, ale też się za tym kryje coś większego. No ginżeś, ile można mieć życia? I tak chyba będziemy musieli trochę pobiegać po zwykłych misjach, jak tak dalej pójdzie. No bo powoli to nie ma jak się z nimi bić. Tu nawet wykonuje specjalne kombosy. No chyba, że to już jakiś finałowy przeciwnik w tym miejscu. Też idziemy po ciebie. Ale okładam, a on nic. Jakby mu się życie zawiesiło. Jak dostał. O, może z tego trzeba było walić od razu. Wbij się na imprezę do Harley. Kolejna? To może najgorsze dopiero przed nami. No wiedza zbyteczna, ale to... Mogę też robić rebranding i coś na tym zyskać. Trochę jak pani Joker. Oh, that's how you're controlling them. Give it. Nuh-uh. My toy. Your game is over, Harley. As if. This has been in the works since Blackgate. Welcome to my party! Pretty boring party. Especially for you. That's because I haven't lit the candle. Now, let's play Nightbot. Zanim ona zrobi zamach tym młotem, to my dwa razy uciekniemy. Ale jak nie będzie miała pomocników, to... Damy radę? Co to to jest? O kurcze! Co? Jakie tempo! Dlaczego tak? I dlaczego w nią nie trafił? Ładuj strefę. Może w ten sposób jej życie zabierzemy, bo tak to nie wiem, czy jesteśmy w stanie do niej podejść w ogóle. Chodź na strefę, nie po to ją odpalaliśmy, żeby... Pewnie. No jak? No nic! Nie można jej specjalem uderzyć! Strzałki jakoś wjeżdżają jeszcze. Dobrze, że je odblokowaliśmy, ale co ona robi? A najgorzej, że nie mamy na kim strefy teraz odświeżyć. Ja nie. No nie przesadza z tą prędkością. To się pospieszyłem ze strefą, mogę ją wykorzystać do leczenia naszej postaci. Jak ona to robi? To jest chyba najlepsza metoda na nią. O nie, nie podchodź. No spróbowałbym ją uderzyć. O. A nie no, da się, jak się na chwilę zatrzyma to... Ale to tylko na chwilę. A mogłem ją... No właśnie, a to ona i tak aktywowała. Co to jest? Wybuchnie zaraz chociaż? Rozumiem, że jej to krzywdę specjalnie nie zrobi. Dobra. Ale to z nią jest, rozumiem, tak trochę ta walka jak z Freezem ostatnio. O, uciekaj! Że to jako taki boss traktowane. Aha, świetnie. Myślałem, że jest skupiony na niej. Świetnie wykorzystana specjalna ta... Specjalne możliwości. Nie, Nana. A nie, można wysadzić. Liczę, że może wysadzimy. A jak ona na to zareaguje? I co, dostała? Oj. Najgorsze, że my z tym leczeniem musimy uważać, bo nie mamy tego aż tak dużo. A znowu.
Głupio by było. Jok! Nie chcę się jeszcze leczyć, ale z drugiej strony. Nie, dobra, już chcę się leczyć. No my musimy chyba czekać, aż ona zacznie gadać. No niech się tu. A, musimy robić uniki jednak. No te przesunięcia na ziemi są takie trochę szemrane z jej strony. My już nie chcemy się bawić. O! No nie, nie. Aj. I almost forgot about my special surprise. Harley. Mama's got some stuff to do. You make sure to keep him here. Dobra, wy nie jesteście Harley, to też inaczej. Może nam nabiją te punkty życia czy coś. Ciekawe, czy z nią jeszcze tutaj do końca będziemy tej nocy walczyć, czy będzie luzik. No, nieznajomość prawa wpływa na to, że się płaci większe podatki. No przekonałem się o tym też trochę. Właśnie w końcu dorobiłem się księgowego, ogarnię tego w temacie, jak sobie pomyślę, ile za dużo płaciłem podatków. Jak to tam wszystko można fajnie sobie dograć. No cześć. Dobra. O, a co ona ma za nowe moce? Znowu cała na czerwono. O nie, nie podchodź. No właśnie. Aha. Najgorzej. Odpalaj! No i... Na przykład okazuje się, że... Tak będąc przy tych różnych odliczeniach, czy powiedzmy... donate na... O, nawet ją trafiłem. Donate na PayPalu. No to ja... Standardowo... Albo dobra, zaraz do tego przejdę. No rozliczałem to co wpłynęło, jako tam dochodowo od tego odliczałem i tak dalej. Okazuje się, że prowizję, jaką pobiera PayPal, można potraktować jako koszt. I na przykład o tyle pomniejszyć podatek. I tam takie smaczki. Jakieś... Tu parę złotych, tam parę złotych. O! No i to niepotrzebnie. I się robią nawet całkiem niezłe kwoty. Kurczę, nie wiem, czy jestem gotowy, żeby z nią walczyć, bo tu przychodzą cały czas ludzie. Tam Dr. Q jak Dr. Q, ale to jak my mamy jej dowalić, jak tu mamy się z kim bawić? Z jednej strony fajnie, chyba że to na nią zadziała. Nie, to miało być na nią, nie na was. No, czemu nawet na nią nie skacze? Kurczę, mamy na nią... Dron by się chociaż przydał. Odpala jeszcze raz, check this out. No i ci ludzie bez końca tu przychodzą, to jest trochę słabe. O, może... No i... Jak my mamy z nią walczyć? Red Hood może by się sprawdził, to dystansowo. Znaczy, no już, wyjdź! A najgorzej, jak już wpadniemy w jej taki... Dobry księgowy to skarb, no. Najgorzej, że tak, jak przesadzimy z tymi minionami, no musimy chyba tak. To nie jest najładniejszy sposób na zabicie ich, czy jej. Ale może to być jedyny sposób, zaraz się okaże. Wow, co, zostaliśmy sami? No Red Hood to byłby tutaj... W siódmym niebie! Po raz kolejny! Dobra, chyba się uspokoiła, znaczy wróciło to co było na początku, a to ona odbija. Gdzie ona ma chwilę taką... No właśnie, nawet to nie wchodzi w nią. Try again.
Teraz chyba była ta chwila, gdzie możemy ją bić. No nic, strzałkami ją zawalimy, dobrze. Szkoda, że nie mamy mocniejszych, ale i tak jest nie... A, i tak są niezłe. A czy my możemy... Z drugą stronę? Nie, i to jej nic nie robi. Jest trochę słabe, bo tak, ze specjalnie nie skorzystamy na niej. Jeszcze zobaczę ten z ogniem. Ona miała się bać ognia. O, dobra, Łogi na nią zadziałał. To odbiła? Dobra, ogień jest jakimś wyjściem. Ogień zawsze jest jakimś wyjściem. A oprócz ognia to te strzałki całkiem nieźle sobie radzą. Tylko nie zastanawiam, czy ona ma już na sobie status ognia, czy on dopiero na niej rośnie, tak? Aha, znam te numery. Szkoda, że z tym ogniem wcześniej nie zaszalałem. No chodź. O, ogień! No ogień! No kurka, ile można czekać? Jednego miniona przeżycie? Nie, na szczęście można było wybić wszystkich, czyli jednak warto. Koniec, no. Już myślałem, że jeszcze jedną fazę będzie chciał odpalać. Po co? Party's over, Harls. Nie. Ogień zawsze daje rad. Party's not over until I say it is. Nie! Co to jeszcze nam obraz tak szaleje? Czy ona coś nowego potrafi robić? No to robiła wcześniej. Brakuje blokowania widoku na postaci. Taki standard by się wydawało w dzisiejszych grach, ale nie tu. Trzeba się obracać cały czas, ręcznie. Nie wiem jak to na PC-cie wygląda. Może lepiej, może gorzej. Wow, jeszcze raz. Ale to jest dobry sposób na nią. Nabijać sobie moc specjalną tymi strzałkami. Oj, to mi się nie podoba. A po prostu odpaliła chyba wszystko co ma. No to jakoś to idzie. Nie jest to może walka wieczoru, ale do wygrania, nie? Dobra, mamy kółko. Oj, nie to! Mamy robić różne rzeczy, ale na pewno nie to, Harley. Let's do this, tak? Wow! Ale jakby jej teraz ogień zafundować? Ładuj ogień! Aha, a trafił, dobra! No, bo to ten ogień w tej strefie to jest razy chyba tam dwa liczone. Tak warto było. Mamy więcej ognia na nią. Ach. Przynajmniej w unikach możemy się trochę popisać. Wow. Ale się już trochę uspokoiłem, jak znam jej ruchy. Trochę lepiej. Chociaż mówię... To jest dziwne trochę, że jakby nie patrzeć, to Red Hood jest ogólnie słaby, ale jeżeli chodzi o walkę z bossami, to wydaje mi się, że to jest... O nie! No czemu ona nam może przerwać, a my jej nie? To jest bezczelne. Ale tak w większości przypadków Red Hood by się nie sprawdził. Tak, to jest drugi boss, gdzie on z tym swoim atakiem dystansowym mocnym mógłby się nieźle spisać. No wal ognie w nią. No poszło. Nie są złe te strzałki, ale można było mieć jakieś już lepsze na tym etapie. Tak to jest jak się gra na padzie, ale no na klawie to myszce to ja nie wiem, to by już... Żeby mi nadgarstek wysiadł. Ona ma coś chyba do powiedzenia, bo jest wykrzyknik przy niej, nie wiem o co chodzi. Co chcesz nam przekazać, Harley? Chcesz pogadać, to pogadaj. Jeszcze nie ma tutaj auto-aima, to trzeba cały czas w nią gdzieś celować. Co to za gra? Auto-aimów nie dali. Nie rób! Albo dobra, zrobił. A, no i to jest chyba moment, jak się wbije, że mógłbym ją okładać czymś normalnym, ale jesteśmy tak blisko zwycięstwa, że się chyba nie opłaca.
No w sumie podobnie jak ostatnio, znaleźliśmy jakiś sposób, jak ją pokonać i mamy to. Oj, nie podchodź. Chociaż widzę, że kopanie i unik w ostatniej chwili też by pewnie dał radę. Może to jest metoda na nią, kontry. W dobrym momencie. Wejść i wyjść. Gdzie ty jesteś? A. Już jesteśmy blisko. A jak unika? Chyba najgorszą śmierć jej zafundujemy. Ze strzałek. O, czemu ona żyje jeszcze? No jakbyśmy teraz przegrali. Na takim stanie zdrowia przeciwnika, to by było słabo. Mamy to. W trzecim bossie Red Hood się nie sprawdzi, tak. Jak gdzieś zaraz oczekiwać, no. Pewnie tak, i sprzedałby się lepiej. But I think you're getting the hang of taking criminals off the street and stuff. Uh-huh. I got dozens in holding and a triage nurse who hates me. I'm just gonna blame you, cool? So business as usual, then? Don't be a smartass. I'm gonna be dealing with this headache for weeks. Nah, you got it in hand. Oh, yeah. I got a full desk of open cases, it says. God damn it! You tell anyone about this clown girl, I'll gag you. I co, koniec wątek? Wątku Harley, czy jeszcze będziemy mieli z Alfredem pogadać i ucieknie im raz jeszcze na 30 poziomie? Ja się zastanawiam powoli, bo co nam na następnego live'a zostanie, jak to tak dalej pójdzie? Nowy wpis w bazie. Dajcie tak. Spoko. Trupy przesłane. Jak wyglądają pliki spraw? Załatwiona Harley w całości. No proszę. Czyli to jednak... To tu nas jeszcze... A, ucieczka z Blackgate. Też wiemy. Wiemy, jaki będzie kolejny ruch Freeza. Przyjrzyj się aktom sprawy i rusza jego tropem. Okej. Okay. Znaczy, na to nie jesteśmy teraz gotowi, więc to pewnie będziemy cisnąć na następnym live'ie. Ale zamknęliśmy wątek Harley. Spoko. Lubię takie live'y, gdzie domykamy tematy. Dobra. Dobrej nocy. Twitche, YouTube. Widzimy, słyszymy się. Widzimy częściowo też w czwartek. W czwartek, we wtorek. Trzymajcie się. Hej.